Za 2 tygodnie odbędzie się pierwszy mecz w lidze piłkarskiej. Na Stadionie Zjednoczonych trwają prace wspomagane przez miasto. Jakie to prace? Przede wszystkim prace polegające na poszerzeniu boksów dla zawodników, ponieważ taki jest wymóg, że w chwili obecnej boksy te powinny mieć miejsca dla zawodników 10 do 13 osób. To są pierwsze prace. Przy dużym współudziale tutaj zarządu będą montowane krzesełka w ilości docelowo około 300 sztuk. Są to krzesełka pozyskane przez zarząd z terenu Niemiec. Pozostałe prace będą również wykonywane obok. Jest to związane tutaj z miejscami parkingowymi. Podczas prac, które są obecnie przeprowadzane przez firmę na terenie PKP, pozyskujemy od nich surowiec i z tego surowca utwardzimy teren, tak żeby później samochody miały gdzie parkować. Czy oprócz stadionu w Żarowie inne stadiony gminne również są poddawane jakimś pracom konserwatorskim? Przede wszystkim ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o zwiększenie boksów dla zawodników, a więc zarówno w Browinach na Stadionie Zielonych, jak i Wierzbianki będą poszerzane. Gmina zakupiła materiał, natomiast zarząd i zawodnicy zobowiązali się do tego, że poszerzenie wykonają sami we własnym zakresie. Mieliśmy też problem po nawałnicy, która przeszła 2,5 tygodnia temu, jeżeli chodzi o piłkochwyt w Mrowinach. Był on robiony podczas projektu odnowy wsi dolnośląskiej. Niestety drzewo zawaliło się, spadło na część tego piłkochwytu. Zniszczyło nam całkowicie jeden ze słupów, natomiast 3 słupy w dniu wczorajszym udało się nam naprawić, odzyskać. W tej chwili czekamy, zostało złożone zamówienie na ten pozostały jeden słup. Także mam nadzieję, że przed rozrywkami sezonu piłkochwyt powinien być już w całości naprawiony. Dzisiaj się rozpoczęły prace przy przedszkolu. Co to są za prace i kto je wykonuje? Prace wykonują nasi pracownicy. W tej chwili na placu budowy jest widoczna koparko-ładowarka naszych wodociągów. Mają one na celu powiększenie parkingu, który służy zarówno rodzicom dowożącym dzieci do przedszkola, jak i osobom korzystającym ze sklepów przy ulicy Łokietka oraz samym mieszkańcom ulicy Łokietka. Miejsca parkowania przy ulicy Łokietka są jednym z głównych problemów, które zgłaszają mieszkańcy osiedla. No i jest to jeden z elementów prac, które chcemy wykonać, aby ułatwić mieszkańcom parkowanie samochodów. Jesteśmy na utwardzonym terenie przy gimnazjum. Też będzie parking? Tak, jest to miejsce przygotowane pod parking, przede wszystkim dla autobusu szkolnego, tak żeby nie musiał już dzieci wypuszczać na ulicy, dowożąc je z naszych różnych miejscowości. Ale przede wszystkim teren ten jest w tej chwili w trakcie przekazywania gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Otóż jesteśmy już po podziałach geodezyjnych. Podziały te są zgłoszone do katastru i w ciągu najbliższych tygodni zostanie stosowna decyzja wydana przez burmistrza miasta, na podstawie której tereny dróg, przyszłych dróg, obecnych dróg i parkingów na terenie osiedla staną się własnością gminy. Oprócz prac przy stadionie prowadzone są prace przy lapidarium. Co tam jest robione obecnie? W chwili obecnej usunęliśmy wszystkie samosiejki, oczyściliśmy i jakby rozświetlili, jeżeli chodzi o drzewostan, który tam jest. Zostało oczyszczone 4 grobowce, które jeszcze tam pozostały. No i wykonywane są w tej chwili ścieżki przez pracowników robót interwencyjnych. Kiedy zakończenie prac przy lapidarium? Planujemy do końca sierpnia, jeżeli oczywiście pogoda pozwoli, wykonać te prace na lapidarium. No i miejmy nadzieję, że na 11 na otwarcie powinno wszystko być już w porządku. Czy dalej pracownicy spotykają się z niszczeniem ich pracy? No niestety, ale tak. Około miesiąca temu dawaliśmy wokół świeżo posadzonych przez nas lip siatki okalające, odgradzające, tak żeby żadne zwierzęta czy też osoby, które nie widziałyby tych drzewek, ich nie stratowało. Niestety poginęły nam te siatki, poginęły nam też również sadzonki lip. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że musieli to robić po prostu działkowicze, no bo nikt z miasta nie przyjedzie specjalnie i nie zabierze ani drzewka, ani siatek. Znajdujemy się w pobliżu kompleksu gimnazjum, hala sportowa i miejsce po basenie. To miejsce nie wygląda zbyt ciekawie. Czy jest szansa, że będzie tu w końcu basen?
tym tygodniu gmina ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie basenu. Zaprojektowanie, to słowo oznacza odtworzenie pozwolenia na budowę. Obiekt ten był rozpoczynany w budowie razem ze szkołą i halą sportową i w tej chwili przywrócenie pozwolenia na budowę wymaga dodatkowych prac projektowych. Ten przetarg, który ogłaszamy, pozwoli na wyłonienie i projektanta, i wykonawcę w postaci jednej firmy jako konsorcjum i jest to warunek, który postawił totalizator sportowy, aby móc dofinansować to przedsięwzięcie. Przypomnę, że gmina Żarów z tym obiektem znajduje się w programie totalizatora sportowego, obejmującego również w realizacji rok przyszły i mamy nadzieję, że takie pokierowanie przetargiem pozwoli nam na pozyskanie środków. Jednocześnie planujemy zapis w umowie pozwalający w razie nieotrzymania środków dotacyjnych na rozwiązanie bezkosztowe umowy wykonawczej na etapie wykonanego projektu. Czy to będzie od razu duży akwapark, czy na początku tylko basen i kolejne etapy w przyszłym okresie? W tej chwili przygotowywany projekt obejmuje basen przeszkolny, a więc to pierwotne założenie, które towarzyszyło budowie szkoły i hali sportowej. Jest to pierwszy etap realizacji, tak w taki sposób to pokazujemy i jednocześnie zapis przy projekcie określający basen jako basen przeszkolny pozwoli nam również na aplikowanie o środki ministerialne ukierunkowane dla basenów przeszkolnych. W tym roku niestety ten program nie ruszył, ale to jest spowodowane tylko i wyłącznie powodzią, która się w Polsce wydarzyła i przekierowaniem wszystkich środków rządowych na naprawy popowodziowe w szkołach na terenie zalanej części kraju. W tym tygodniu przetarg ogłoszony, a kiedy rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy? No jest to około miesiąca czasu, także podpisanie umowy powinno mieć miejsce w miesiącu wrześniu. Wykonawca będzie potrzebował około 4 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę, odtworzenie wszystkich uzgodnień projektowych i w lutym, kiedy są już przydzielane środki Urzędu Kultury Fizycznej, a więc środki totalizatora sportowego, będziemy gotowi zarówno z projektem technicznym, jak i ze wskazaniem wykonawcy wyłonionego do kontynuacji budowy basenu. Załóżmy, że gmina dostaje środki w lutym. Kiedy jest szansa, że pierwsze dzieci mogłyby kąpać się w basenie? Zakładamy, że czas realizacji obiektu obejmował będzie 12 miesięcy.